Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne, mięciutkie kotlety jajeczne z pieczarkami, bez mięsa. Są naprawdę proste i bardzo, bardzo dobre. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od pokrojenia jednej cebulki w kostkę. Wrzucam ją bezpośrednio na patelnię. Do cebuli dodaję łyżkę lub dwie masła klarowanego. Jeśli nie macie, możecie dać normalny olej. Odrobinę solę i podsmażam. W międzyczasie, jak cebula mi się smaży, kroję sobie pieczarki w kosteczkę. Do zrumienionej cebuli dodaję pieczarki. I smażę teraz na największym ogniu, żeby jak najszybciej mi się podsmażyły i nie puściły za dużo wody. Do gotowych podsmażonych pieczarek dodaję jeden ząbek czosnku. Ogień możecie już wyłączyć. Ciepło pieczarek wystarczy, żeby czosnek puścił swój aromat. Możecie go zgnieść przez praskę lub zetrzeć na drobnej tarce. Mieszam wszystko i zostawiam do ostygnięcia. 5 jajek ugotowanych na twardo muszę pokroić w kosteczkę. Możecie to zrobić nożem lub taką krajalnicą do sałatki jarzynowej. Do jajek kroję również natkę pietruszki. Taki nieduży pęczek. Drobniutko. Dodaję również przestudzone pieczarki z cebulką i czosnkiem. Jedno surowe jajko i bułkę tartą, około 3 łyżek. Doprawiam solą i pieprzem. Mieszamy wszystko razem dokładnie i masę mamy gotową. Następnie między dłońmi formujemy kotleciki, tak jak mielone. Teraz zostaje nam je tylko usmażyć. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy nasze kotlety z obu stron na rumiano, na średnim ogniu, tak żeby w środku fajnie się też upiekły. Nie muszą smażyć się jakoś bardzo długo. I gotowe. Możemy je zdejmować na talerz. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Tam znajdziecie dużo ciekawych pomysłów i przepisów. Zapraszam serdecznie.